Znajdujemy się teraz na Czechach, na torze Tatra Polygon. Przygotowanie do treningu. Odbywa się tutaj czwarta runda zawodu Trib Open. Są rozgrywane zawody w dwóch klasach, klasie Street i klasie Pro. Zamierzam właśnie brać udział jutro w zawodach w klasie Street, natomiast próbowałam również dzisiaj swoich sił podczas treningu w klasie Pro. I myślę, że dam sobie radę, także to też zobaczymy, jak będzie wyglądać trasa w dniu jutrzejszym, czy będzie mokro, czy będzie sucho. Nie ukrywam, że wolałabym, jakby było sucho. No i zobaczymy. No, pierwsze treningi wyglądały w miarę obiecująco. Jeździłam się dobrze, kompakcik się sprawuje, tak jak zawsze. Jest to auto według mnie totalnie bezawaryjne, przynajmniej przy tej jeździe, jaka jest obecnie. Także myślę, że damy radę. No to jechałam sobie teraz trzy przejazdy kwalifikacyjne w klasie Street. Wydaje mi się, że poszło mi całkiem dobrze, ale nie znamy jeszcze wyników. Wyniki mają być dopiero podane wieczorem. Więc tak naprawdę nie wiem, czy miałam zaliczone te wszystkie trzy przejazdy. Teraz wjechałam w krzaki. Ale tylko tyłem i wyjechałam, więc myślę, że jest to do zaliczenia. Jesteśmy już po zawodach Dream Open na Czechach. Wczoraj wziąłem udział w kwalifikacjach w klasie Street. Stwierdziłam, że wolę tam wystartować, nie w klasie Pro, ponieważ było tam więcej samochodów podobnej mocy jak mój kompakt. Mniej więcej właśnie 170-200 koni gdzieś w tych granicach. Startowały praktycznie same BMW-ki, były może tylko dwa Nissany na około 40 samochodów. Łącznie miałam 3 przejazdy, z których najlepszy się liczył. Pierwszy przejazd jechałam bardziej zapoznawczo, drugi przejazd myślę, że był najlepszy. Ale tak naprawdę od razu nie poznaliśmy wyników, dopiero wieczorem podczas briefingu dowiedzieliśmy się, czy przechodzimy do top 32. No i właśnie tak, wieczorem dowiedziałam się, że żaden z przejazdów nie był niestety zaliczony, ponieważ minęłam briefing pointy, których tak naprawdę nie widziałam. Jest to trochę moja wina, ponieważ nie byłam na briefingu, do czego się przyznaję. Nie zdążyłam. Dobra, zostałam. No i muszę poprawić się, jeśli chodzi o kwestię briefingów porannych. Ogólnie cały weekend oceniam na bardzo, bardzo udany, ponieważ
bardzo dużo sobie pojeździłam. Opony dosyć wolno schodziły, więc nie musiałam zbyt często zjeżdżać do parku maszyn. No i przede wszystkim czuła się i zabawa, i nowe doświadczenie związane z nowym torem, jazda w parach, czego mi zawsze brakowało i tak naprawdę mało jeździłam w parach. I miałam właśnie tutaj okazję troszkę podszlifować te umiejętności gonienia, ponieważ uciekanie zawsze dobrze mi szło, a jednak z tym gonieniem było trochę gorzej, także tu miałam właśnie okazję na trenowanie. No i myślę, że jak się uda, to wystartuję również w kolejnej rundzie. Ale decyzję dopiero podejmę trochę później.